Któż jak Bóg? Witam w kolejnym odcinku audycji pokojowej w rytmach latino. Spójrzmy, co dzisiaj przygotowała dla nas Ewangelia. Jak zwykle rozważamy na samym początku Ewangelię z dnia. Dzisiaj jest 25 dzień lutego, sobota po popielcu. Po popielcu. Trudne słowo do wypowiedzenia. Izajasz 58. Tak mówi Pan Bóg, jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Piękne zdanie. Właściwie można byłoby je wybrać na jakiś cytat, powiesić sobie je przed wyjściem z domu. Potem mamy psalm 86, naucz mnie chodzić drogą twojej prawdy. I wreszcie creme de la creme, czyli Ewangelia, dobra nowina Jezusa Chrystusa, 5 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Czytamy tam następujące słowa. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. No więc już możecie się domyślać, że jest to jedna z moich ulubionych Ewangelii, dlatego że dotyczy świętego Mateusza, który tutaj celowo nazwany został Lewim, czyli przywiązanym, siedzącym w komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami. Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, ale grzeszników. Coś mi się tutaj nie podoba. A już dobrze wiecie, że jeżeli mi się coś nie podoba, to muszę sprawdzić tłumaczenie bezpośrednie w przekładzie polsko-greckim. Proszę o chwilę cierpliwości. Idę po książkę, więc słychać mnie z daleka. Kot jeszcze śpi, bo jest wcześnie rano i jeszcze się nie przebudził, ale już do was wracam. Mam przed sobą grecko-polski Nowy Testament. No i szukamy Ewangelii świętego Łukasza. 5 rozdział. Zapalę więcej światła. Nie zapalę więcej światła, bo mam wyłączony kontakt, więc muszę jeszcze na chwileczkę odejść. I już jestem z powrotem, moi mili. Łukasz, 5 rozdział Łukasza. Co my tu mamy? Jak to przetłumaczono? 27 werset. No zobaczmy. O, jeżeli usłyszeliście jakiś dźwięk, to było to potrącenie mikrofonu. Nie martwcie się tym w ogóle. I czytamy w przekładzie bezpośrednim następujące słowa. I potem wyszedł i ujrzał poborcę imieniem Lewi, siedzącego na cle. I powiedział mu, towarzysz mi. A, ciekawe. Acholutei. Towarzysz mi. Bądź moim towarzyszem. Tu nawet nie pada słowo pójdź za mną, ale towarzysz mi. I pozostawiwszy wszystko, wstawszy, towarzyszył mu. Echolutei. I uczynił przyjęcie wielkie Lewimu w domu jego i był tłum liczny poborców i tam i innych, którzy byli z nimi, leżący przy stole. To jest ciekawe, bo polski przekład mówi o zasiadaniu przy stole, dlatego że w naszej kulturze przy stole się siedzi. Natomiast w czasach Pana Jezusa w Palestynie przy stole się leżało, nie było krzeseł, wszyscy leżeli na takich, powiedzielibyśmy, poduszkach, materacach. I szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie ich do uczniów jego, mówiąc,
Dlaczego z poborcami i grzesznikami jecie i pijecie? No tak, to by się zgadzało z tłumaczeniem polskim. I odpowiedziawszy, Jezus powiedział do nich: nie potrzebę mają zdrowymi będący lekarza, ale źle mający się. Tak, wiem, że to nie brzmi po polsku, ale tak bezpośrednio tłumaczy się ten tekst. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników do zmiany myślenia. Do zmiany myślenia. Metanoian. Zmiana myślenia. No więc największy zarzut mam do tłumaczenia wersetu 27, gdzie przekład bezpośredni mówi: towarzysz mi, a nie pójdź za mną. Tak sobie pomyślałem o towarzystwie jezusowym, czyli oficjalnej nazwie jezuitów, że apostołowie też są towarzystwem jezusowym. Jest nawet taki dowcip, który mówi o tym, jak spotkali się franciszkanin z jezuitą. I jezuita chciał dokuczyć franciszkaninowi, który miał długą, rudą brodę, i mówi: wiesz co, Judasz też miał taką długą, rudą brodę. Na co franciszkanin odpowiada jezuicie: wiesz co, nie wiem, czy miał taką długą, rudą brodę, ale na pewno należał do towarzystwa jezusowego. No więc tak to jest z tym towarzystwem jezusowym. Zobaczmy, jak komentuje Słowo Boże dzisiaj profesor Eugeniusz Sakowicz. Święty Łukasz, ukazujący działalność Jezusa w Galilei, zwraca m.in. uwagę na pierwszy zatarg Jezusa z faryzeuszami. W obliczu tego sporu, wskazującego na trudny ideowy czy wręcz religijny kontekst głoszenia przez Jezusa Ewangelii, miało miejsce powołanie Lewiego. Celnik będący współpracownikiem okupanta, który pozbawił naród żydowski suwerenności, był zapewne człowiekiem bogatym. Jego życie ogarnięte było wszakże biernością, stagnacją, a może i nudą. No tak, z tego tekstu by właściwie to wynikało, bo ewangelista wspomina, że Lewi siedział na cle, tak jakby był takim posągiem, który pobiera podatek, jak maszyna do wydawania biletów na parkingu i opłaty nie zmienia swojego miejsca, a ma do wykonania bardzo konkretne zadanie. Święty Mateusz i jego powołanie jest dla mnie szczególnie bliskie, dlatego że rozpatruję je w kontekście własnego powołania. No i tak się teraz zastanawiam, czy moje życie przed powołaniem do bycia księdzem było stagnacją, przed nawróceniem, czy było stagnacją? Na pewno od strony duchowej tak, bo wbrew pozorom chyba nie ma dobrej alternatywy, jeżeli chodzi o duchowość, w porównaniu z duchowością katolicką. Pamiętam lekcje religii z gimnazjum, kiedy to poznawaliśmy inne religie świata, buddyzm, szintoizm, islam. I powiem, że nie ma tam czegoś takiego, co mógłbym nazwać taką Bożą iskrą, w tym sensie nie dlatego, że Pan Bóg się nie objawia po części też w innych religiach, ale wydaje się, że duchowość w rozumieniu katolickim czy chrześcijańskim jest duchowością prawdziwą, to znaczy ona przede wszystkim bierze pod uwagę całego człowieka. I cel ostateczny tej duchowości też wydaje się najbardziej ambitny, w przeciwieństwie do religii pogańskich, które miały po prostu zapewnić szczęśliwe życie tutaj na ziemi, czy innych religii, które obiecują nirwanę, czy jakiś rodzaj rozmycia osobowego. Tak chrześcijaństwo mówi, że człowiek jest stworzony jako dobry i powinien podjąć drogę ku temu, aby powrócić do swojej pierwotnej świętości. Tak? To znaczy, my naprawdę jesteśmy wygnańcami na tym świecie, dlatego jest nam tak trudno odnaleźć się pośród świata skażonego przez grzech. No właśnie, może w ramach tego znajdziemy jakąś modlitwę. Modlitwa o wytrwanie w dobrym.
Zachęcam Was do poszukiwania różnych modlitw. Jeżeli macie jakąś ciekawą modlitwę, zostawcie ją w komentarzu. Może na następnej audycji ją przeczytam. Strona Apostoł rzeczywiście ma modlitwę do Matki Bożej o wytrwanie w dobrym. O Jezu, dzięki Ci stokrotne składam za to, żeś krwią swoją najświętszą obmył z grzechów duszę moją. Chcę na przyszłość być Ci zawsze wiernym i więcej nigdy Ciebie nie obrażać. O Matko moja, Tyś Matką nieustającej pomocy. W Tobie pokładam całą moją nadzieję i tylko od Ciebie i przez Ciebie oczekuję pomocy potrzebnej mi do zbawienia. Błogosławię i dzięki składam Bogu, że mi dał taką ufność do Ciebie. Uważam to za znak mego zbawienia. Jeżeli w przeszłości upadłem, to zapewne dlatego, że nie uciekałem się do Ciebie. Ufam teraz mocno, że przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa i Twoje wstawiennictwo otrzymałem przebaczenie moich grzechów. Mogę jednak na przyszłość Boga obrazić. Matko, bądź mi opiekunką. Broń we wszelkich pokusach do złego i nie dopuść, bym znowu miał upaść i zgrzeszyć. Wiem, że z Twoją pomocą wszelkie pokusy zwyciężę. Tego jedynie się boję, bym nie zaniedbał na przyszłość uciekania się do Ciebie i nie utracił przez to Boga. Dlatego błagam Cię o łaskę, bym w pokusach szatańskich zawsze uciekał się pod Twoją opiekę, wzywał Twojej pomocy, wołając: Maryjo, broń mnie, bo bez Ciebie utracę Boga na wieki. O Matko Boska, nieustającej pomocy, daj mi łaskę wytrwania w dobrym, aż do śmierci. Amen. I tą piękną modlitwą zachęcam do jeszcze piękniejszego przeżycia soboty, pierwszej soboty Wielkiego Postu. Nie wiem jak u Was, ale u mnie była taka tradycja, że w sobotę chociaż na chwilę musi wyjść słońce, bo Matka Boża suszy pieluszki. Być może coś jest w tej tradycji ludowej. Ludzie wierzyli przecież, że sobota powinna być przynajmniej pogodowo pogodna. Jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj ukaże się też moje świadectwo na temat mojej spowiedzi i tego, jak przeżywam sakrament spowiedzi. Zachęcam Was do obejrzenia tego świadectwa. Zatytułowany jest Najlepsza spowiedź mojego życia. Dziękuję Wam za wyświetlenia przy świadectwie o Eucharystii. Dziękuję za każde dobre słowo, za modlitwę. To dla mnie ważne i jest mi bardzo miło, że wspieracie mnie w mojej pracy, w moim dziele apostolskim. No właśnie, sobota. Mimo, że Wielki Post, nie traćmy nadziei, w muzyce latino jest zawsze iskierka dobra, nawet jeżeli przeżywamy trudności. A na cały dzień i na zbliżającą się niedzielę niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Towarzyszcie Jezusowi, tak jak Lewi. Nie siedźcie na miejscu, ale pójdźcie za Nim i towarzyszcie Mu. Któż jak Bóg?